jak mecz był w Skokanie do życia, chyba też po awansie, chyba to był Spadkowicza, że to było mnóstwo. Nie dalej, 50 km. Powitajmy piłkarzy obydwu drużyn brawami. Ja jeszcze raz przypomnę wyjściowe jedenastki. Drużyna na przodu Jędrzejów, w bramce z numerem pierwszym Misztal Piotr. Dalej numer 2 Górecki Maciej, 4 Majewski Jakub, 5 Brzoza Piotr, 6 Maciejewski Mateusz, 9 Gajda Karol, 11 Fryt Mateusz, 14 Kubicki Mateusz, 16 Iwański Tomasz, 17 Osiński Cezary, kapitan drużyny, 18 Milcarz Krystian. Trenerem drużyny z Jędrzejowa jest pan Sławomir Grzesik. I pan Śliwa rozpoczął pojedynek. Ja życzę wszystkim kibicom udanego widowiska, a zarazem proszę o sportowy i kulturalny doping. Matia! Kosko, pomóż mu to! Dlaczego on Szczęścia takiego nie miał, tutaj był sytuacja. Dwudziesta druga minuta meczu, bramkę na 0-1 zdobywa grający z numerem 6 Maciejewski Mateusz. Thank you.
Pan Marek Śliwa zakończył pierwszą połowę spotkania. Ja przypomnę, jest wynik 1-0 dla drużyny Naprzodu Jędrzejów. W 22 minucie bramkę strzelił grający z numerem 6 Maciejewski Mateusz. Do więzienia, coś takiego. Nie nasi, to nie wiem, kto to jest. Halo, co to? Zaraz zadzwonię do tego. Aha, to było wojny na ziemi. Dobra, dobra. Macie! Bliżej tutaj w środku pola trzeba zabrać, to przecież dobrze powiedzieliście. I za te barwy oddamy całe zwycięstwo. Wyciężaj na nas, my zwyciężamy. Jedna mało kosztą nam się. I za nasze miasto, i za te barwy oddamy całe zwycięstwo. Wyciężaj na nas, my zwyciężamy. O tym wie, ten atak do Konrada to ma ze wspomnienia, tak że ma tutaj 4 dni, nie wiem, znaczy kareta nie wiem, ale Herka na siłę, nieprzytomnego. To mnie nie pracuje, że będzie praca, tak więc wypadek nie lubię sam. To jest 61 minuta meczu. Pan Śliwa zakończył właśnie pojedynek. Przypomnę, bramki dla drużyny gości zdobywali w 22 minucie Maciejewski Mateusz oraz w 61 Iwański Tomasz. Za każdym razem chciałby pan widzieć tak grający naprzód. Znaczy no tak walczący naprzód, bo może grający to nie, bo życzę sobie, żeby drużyna dużo lepiej grała. Cieszy mnie przede wszystkim wynik, przede wszystkim to, że po raz pierwszy dzisiaj dopisało nam jakieś tam szczęście, bo ostatnio byśmy grali nawet może dla oka piłkarsko ładniejsze spotkania, a przegrywaliśmy mecze. A dzisiaj żeśmy zagrali może mniej ładnie, ale wygraliśmy i wolę grać mniej ładnie, a wygrywać. Brakowało kilku zawodników na przodzie. Zmiennicy zaprezentowali się bardzo dobrze, zdobywając 3 punkty tutaj w meczu derbowym z Wierną Małą. No tak, no to cieszy, chociaż mówię, no mamy jakoś z zawodnikami ostatnio pecha. Nawet podam przykład Łukasza Gągorowskiego, który do tej pory był zdrowy wczoraj, w piątek na rozruchu przedmeczowym. Po prostu przypadkowo przewrócił się na kolegi nogę i miał wstrzymany kliczek, też nie mógł grać. Tak jak naliczyłem dzisiaj, to graliśmy bez 7 zawodników. Panie trenerze, czy udało się przełamać tą złą passę? Myślę, że tak. No, dzisiaj wygraliśmy mecz, bardzo ważny mecz na wyjazdowy derby. Myślę, że wreszcie, tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, nam dopisało szczęście, bo do tej pory nawet tworzyliśmy w niektórych meczach dużo więcej sytuacji bramkowych, a tych bramek żeśmy nie strzelali. Dzisiaj żeśmy wykorzystali stałe fragmenty gry, uszczegliśmy się jakichś większych błędów w obronie, wygraliśmy 2-0 na wyjeździe. Bardzo się cieszę.